Ignacy Łukasiewicz, Polak, który rozświetlił mrok. To tytuł wystawy przygotowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego wynalazcy i pioniera przemysłu naftowego. Na ekspozycji zobaczyć można m.in. plakaty oraz książki poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi. Mamy tutaj szereg pozycji opisujących życie Ignacego Łukasiewicza. Od Szejka z Galicji poprzez jego pracę, jego zaangażowanie społeczne, wielki wkład w rozwój przemysłu naftowego, ale także w rozwój właśnie społecznictwa, aż po zakończenie jego życia, jego pracy. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Muzeum w Bóbrce oraz Krośnieńskim Oddziałem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Wystawa adresowana jest głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych. Z myślą o młodzieży szkolnej instytucje przygotowały także prezentacje i quiz wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu. Pytań 15 dotyczące życia i działalności Ignacego Łukasiewicza, a także jego dorobku, quiz interaktywny przy użyciu jednej z aplikacji, także uczniowie po prostu za pomocą smartfonów będą mogli szybko udzielić odpowiedzi i od razu dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się, kto wygrał. Swoją wiedzę mieli okazję już sprawdzić uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie. Była to dla nich dzisiaj, nie powiem, niespodzianka, nie wiedzieli, gdzie idą, więc się bardzo też zdziwili i ucieszyli. Jest to rok rzeczywiście wyjątkowy i tutaj trzeba głośno i dużo mówić o tej postaci, bo wydaje nam się ciągle, że aczkolwiek wybitna i tutaj jej osiągnięcia są niekwestionowane, to jednak wciąż mało jednak rozpoznawalna, nawet tutaj w Polsce. Wystawa Ignacy Łukasiewicz, Polak, który rozświetlił mrok, będzie prezentowana do 27 maja.